po antykwariatach i tak dalej w poszukiwaniu winyli, bo mam tam jakieś winyle od babci, 50 sztuk, ale to jakieś abby, nie abby, więc to wszystko jest trochę, byłoby bez sensu. Dobra. Ale postaram się, obiecuję. Teraz zagrajmy sobie muzyczkę. Co to będzie? Kolejny kawałek? Niech sobie... Kawałek Dilated Peoples. Mm-hmm. The Shape of Things to Come. A następnie jeszcze zagramy jeden numer, który wybrałeś ty, tudzież Whistle. I będzie to Gangstar z gościnnym udziałem Fat Joe and M.O.P. Who Got the Guns. Tak. Produkcji DJ-a Premiera, o którym sobie porozmawiamy. Świetny później. Beat. Dobra, to gramy. W kawałku 247 zwykle nie rapują na wineło kilku polskich producentów. Być może nie ze ścisłej czołówki, ale na pewno kilku znanych producentów. Czy odważyłbyś się na taką akcję, zebrać kilku znajomych, którzy zwykle nie rapują i spróbować się nagrać? Pytanie od słuchacza. Na gadu gadu 9696. Wiesz co, to nawet byłaby fajna opcja, tylko nie wiadomo, jaki byłby wynik tej operacji całej. Mhm. Ale nie, można by spróbować, czemu nie? Dzwonię do Zjawina, biorę tam jeszcze kogo ma wziąć i nagrywamy, tak? Mm-hmm. Tylko nie wiadomo, co oni na to jeszcze. Ale teraz pytanie, kto zrobi beat? Będziemy się kłócić, nie? Już wszyscy producenci mają nawijać, a to beat trzeba zrobić. 3-3 proponuję. No, też można. Ewentualnie rzut monetą. No. Jarek z Warszawy pyta, Donde, zajmujesz się jedynie robieniem bitów, czy również studiujesz, pracujesz? Pozdrawiam, Jarek z Warszawy. No, aż taki stary to ja nie jestem ogólnie. Jestem rocznik 9-1. Jestem w trzeciej klasie technikum i uskuteczniam naukę. No... kierunku technik informatyk. O, proszę. A później planuję iść na studia jakieś realizacja dźwięku albo akustyka we Wrocławiu. Coś w tym stylu. Zobaczymy, jak się życie potoczy. Są na to szanse dosyć spore, realne? Na studia? Żeby dostać się na taki kierunek, bo jednak to jest wymagające mimo wszystko. To znaczy, powiem ci tak, że z tego, co ja widziałem w internecie, to chętnych nie ma nawet. I nie otwierają kierunków. W tamtym roku chyba bodajże nie otworzyli kierunku na tym, ale chciałbym się dostać. Tylko szkoda, że tam nie są brane pod uwagę takie rzeczy, na przykład jak bity dla Eldogi. Tylko oceny i matura. W rekrutacji plus 50%. Tak. Dobra, mamy na łączu słuchacza, który chciałby zadać pytanie Dondemu. Halo, halo, kto jest z nami? O, hej, nazywam się Hubert. Witam cię serdecznie, Hubercie. Siema. Jakie masz pytanie do Dondego? No, moim pytaniem jest, czy Daniel, no, bardziej cię kręci takie robienie bitów, które ogólnie będziesz mógł komuś tam dostarczyć, na przykład, aby mógł do swoich klipów rzucić, czy na przykład tworzenie własnego rapu? To jest pytanie też dosyć trudne, bo to są dwie całkiem inne, odrębne rzeczy. Jak wiadomo, można się jarać tym, że ktoś bardzo dobrze nawinął na twoim bicie, ale wydaje mi się, że robienie bitu i później nagrywanie do tego jeszcze swojego kawałka jest może takie bardziej pełniejsze. Po prostu. Można bardziej się spełnić w tym. A skąd do nas dzwonisz, słuchaczu drogi? No, z Zielonej Góry. Czyli co? Jestem kolegą Daniela z klasy. To tutaj ładno prywatę odchodzi. To widzę, to jest. Siema, Hubert. A jakie osiedle, jeżeli można wiedzieć? A to znaczy okolice Zielonej Góry. Okolice Zielonej Góry. No to pozdrawiamy okolice Zielonej Góry. Dziękujemy za pytanie. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję. Miłego wieczoru. Do jutra. A my wracamy do rozmowy z Dondem. Cały czas nadchodzą do nas pytania. Pytanie do Dondego. Jaka płyta w polskim hip-hopie, która wyszła do tej pory, jest według ciebie najlepsza i dlaczego? Najlepsza i dlaczego? To znaczy, ja bardzo darzę sentymentem dwie pierwsze płyty PZ-a. Mhm. Może przez to, że zaczynałem, jak zaczynałem słuchać hip-hopu, to te płyty naprawdę tak były dla mnie takimi ważnymi płytami i utożsamiałem się z niektórymi kawałkami nawet bardzo. Mhm. Ogólnie nie mam takiego swojego numeru jeden, bo słucham wszystkiego, słucham wszystkich i no, nie umiałbym tak wytypować takiej konkretnej płyty. Kolejne pytanie, czy planujesz być DJ-em? Myślałem o tym, ale drogi słuchaczu, jak sobie uzbieram na deki, tak, już mówiłem to bardzo bym chciała, bo jaram się tym, ale niestety potrzebne są też środki na to. Dokładnie, to chyba najwyższe, jeżeli chodzi o rap. Tak, tak. Bo jednak, żeby nawijać do Majka, nie trzeba mieć aż tak dużo pieniędzy, no nie jak trzeba. Na zakup winyla chociażby. I czasu nie trzeba mieć tyle, co producent. Kolejne pytanie. Donde, co sądzisz na temat ostatnio wydanej płyty w dość nietypowy sposób przez PZ-a? Mam oczywiście na myśli muzykę emocjonalną. Chodzi chyba o bity i o sposób rapowania. O sposób rapowania. I tematykę. A może mi się wydaje, że bardziej chodzi słuchaczowi o to, jak została ona wydana, tak, z zaskoczenia, nie? 5000 sztuk tam wytłoczyli i tak dalej. No i ogólnie ja, no nie spodobała mi się ta płyta do końca. Mhm. Może oprócz tam jednego, dwóch kawałków. Bardzo mi się podobają bity Zjawina na tej płycie. Bo jak widać, Zjawin taki swój styl już wyrobił sobie. Kiedy z nim rozmawiałem i mówił, że właśnie chce wyrobić swój styl i mi się wydaje, że nadszedł ten czas właśnie, gdzie już słychać ten jego styl. Bo już każdy teraz to słyszy jego bity, słyszy, to jest Zjawin mistrz. Tak już tak mówią.
Teraz nasz słuchacz chciałby się o coś ciebie zapytać. Halo, halo, kogo halo, mamy halo, na antenie? No witam, tu DJ Danek z tej strony. Ja DJ Danek, widzę, że całkiem rodzinnie się robi na antenie audycji. Ja właśnie tutaj w robocie siedzę. Bardzo chciałem pozdrowić Dądziaka i mu pogratulować, ponieważ nasz chłopak zaliczył prawko, nie? Za trzecim razem z tego, co słyszałem. Nie, w ogóle o tym wiecie, ale no serdeczne pozdrowienia i wreszcie mamy kierowcę na następny koncert. No to gratulujemy Dądemu. A czy masz może jakieś pytanie do swojego kolegi, drogi DJ Danek? Nie, bo jak się spotykamy, to zazwyczaj gadamy coś wszystko o nim, wiem, ale na antenie po prostu chciałem mu pogratulować. Miłej pracy. Miłej pracy. Gdzie pracujesz, drogi słuchaczu, drogi do Danku? Ja pracuję teraz w barze na Zaciszu, a DJ pracuje za barem, leje piwo i takie tematy, nie? Polska rzeczywistość. Polska rzeczywistość, tak, z muzyki nie da się w Polsce dorobić. Niestety trzeba robić coś na boku. Jeszcze się dorobimy, Danek, Tak, jeszcze na koncertach. No, niestety winyle kosztują. No, niestety tak, trzeba jakoś kręcić i działać, nie? Pozdrawiamy za ciszę, trzymaj się, na razie. Pozdrawiam was, na razie, cześć. Dobra, ale chciałbym jeszcze porozmawiać na temat muzyki, bo przed chwilą zagraliśmy Joint Gangstara, który wyprodukował sam DJ Premier. Powiedz, czy jesteś jego fanem, czy w jakiś szczególny sposób inspirujesz się jego twórczością, bitami? Jestem fanem, kocham go nawet. Nie spodziewałem się tego. Ja też nie. Ja Premiera darzę bardzo dużym szacunkiem i uważam, że to jest jak dla mnie na ten moment i biorąc pod uwagę całą twórczość i Premiera, to jest dla mnie, to jest mój taki numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o bity. Naprawdę, on robił takie już rzeczy. Jego praktycznie każdy bit normalnie ryje beret każdemu. Każdemu, kto go słyszy. No to studia Radia Index przyniosły zadziwiającą jeszcze, że powiedziałeś, playlistę. Znalazłem w niej Dieted Peoples, Smarkiego, Afurę, Pogza. Kogo oprócz wymienionych i granych dzisiaj słuchasz w swoim domu? Ogólnie to w domu słucham mało rzeczy, bo jak coś słucham, to jest albo to moje jest, albo nie mam czasu na to, bo robię tam bity i tak dalej. Słucham wszystkiego. Począwszy od takich, od Picha, PZ-a, takich tu było wszystko, potem amerykańskie jakieś rzeczy, czy tam ze Szwecji, promo na przykład, też bardzo lubię. Ogólnie dużo rzeczy i ciężko tak cokolwiek powiedzieć teraz, szczegółowo. Tak, ale powiedziałeś o hip-hopie, a czy sięgasz może po inne gatunki muzyczne niż nasza muzyka? Ja jestem ogólnie otwarty na wszystkie gatunki muzyczne, no może oprócz tam techno i heavy metalu. Ogólnie jest taka też opcja, że teraz pracuję nad płytą, znaczy ogólnie robiłem parę bitów z wokalistką taką, jedną, ze Szczecina bodajże. Ksywka? Nie mogę powiedzieć. Nazywa się Karolina Baszak. Ona chyba wystąpiła na płycie Racji PZ albo będzie na następnej solówce Racji, z tego co wiem. Bardzo młoda wokalistka i bardzo zdolna i ogólnie to będzie coś też. Nie będzie takie typowe słodkie do radia, to będzie takie coś bardziej nowoczesne w stylu Timbalanda może? O proszę. Znaczy, może nie do końca, ale coś w tym desie może. No, chciałbym takie coś zrobić po prostu. Dobra, słuchacze, jeżeli macie pytania jeszcze jakieś do Dądego, tudzież do Łysola, z którym przywitamy się za chwil kilka na antenie, dzwońcie pod 068-326-9696, tudzież piszcie maile na adres listen@index.zgora.pl, tudzież wiadomości na gadu-gadu pod numerem 9696. A my teraz przez chwilę zostaniemy w klimacie DJ-a Premiera. Co następne w playliście? Kawałek Big Ella, Platinum Plus z Big Daddy'm Kane'em. Lubię ten beat strasznie. Premier zrobił ten beat pewnie, to chyba tak. Tak, właśnie tak, powiedziałem, że zostajemy przy tym klimacie. Tak, no i też, kurczę, no każdy beat, jak i każdy kawałek, jaki słyszę na jego bicie, to jest po prostu mistrzostwo. Tak więc DJ Premier, Big L świętej pamięci oraz Big Daddy Kane przed wami. Jest godzina 23.38, jest wieczorowa pora, więc bardzo dobrze się rozmawia, ponieważ jak to mawia mój ulubiony prezenter radiowy z jednego warszawskiego radia, najlepiej rozmawia się nocą. No i właśnie tak dzisiaj kontynuujemy rozmowę i wychodzi nam dosyć dobrze, ponieważ Dondo jest gadatliwy, ale oprócz niego do studia przyszedł Łysol, czyli nasz gość, specjalista od brzmień Reggae Muffin. Witam cię serdecznie. Oj, witam cię serdecznie na audycji. I w ogóle cieszę się, że nareszcie mogę się odezwać, bo siedzę tutaj obok Dondę, nadaję, a ja już tu prawie zasypiam, także cieszę się, że mogę się w ogóle wypowiedzieć w jakichś kwestiach. Planowaliśmy nieco wcześniej wejść, ale niestety warunki czasowe nie pozwoliły na to. No ale dobrze, na początek pytanie do ciebie. Skąd ta niecodzienna ksywka, Łysol? Na twojej głowie widzę około półmetrowej długości dredy. Tak, ta ksywka ciągnie się od dzieciństwa właściwie i nie jestem zbyt dumny z tej ksywki, bo mówią Łysole w naszym mieście kojarzą się z trochę inną subkulturą. I generalnie właśnie bardzo długo noszę kołtuny i no na przekór po prostu, nie?